No to mamy to. Zaczynamy. Zdaj się na kreatywność teraz. O, twoją? Tak. O matko, znaczy, już się nie boję. Tylko moją, ale też swoją. Aha, swoją. Dobra. Dobrze. Kawka, woda. Redaktor Danieluk. Redaktor Łasiński. Radio Belfer. Odcinek o niczym. Ready. 3, 2, 1, tart. No to co, nagrywamy? Okej, okay. O edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer. To mój ulubiony, od razu subskrybuję. Tak? Tak, znaczy najlepszy. Nie, inaczej. Było poważnie. Kiedy? W poprzednich odcinkach. A, no tak, bardzo było poważnie, było tamtego. Mówiliśmy sobie o różnych rzeczach, które się wiążą ze szkołą. Ale mamy parę tematów, które jest tematami typowo rozrywkowymi. To znaczy zastanawiamy się czasami nad bezsensem życia w szkole, nad tym, co się dzieje. W związku z powyższym proponowałbym, żeby dzisiejszy odcinek nazywał się Duża Przerwa. Ten o dużej przerwie. Tak, i dzisiaj będzie odcinek Ten o dużej przerwie. Okej, okay, podoba mi się. No znowu. Duża przerwa ma to do siebie, że jak nie idziesz na dyżur, to co robisz? Palisz papierosa? Nie, plotkujesz z nauczycielami. A, myślę, że o tobie rozumiem. Niestety nasz naród jako nauczyciele jest sfeminizowany. Kobiety lubią rozmawiać, chociaż twierdzą nasze żony, że my opowiadamy głupoty i plotki. Czy ty chcesz teraz rozpętać wojnę i zarzucić kobietom, że one plotkują? Nie, kobiety rozmawiają, my plotkujemy. A my plotkujemy, dobrze. Tak, już wiesz, po tylu latach małżeństwa jestem, wiesz, dobrym strategiem. Wychowany. Tak, tak, ale chciałbym cię naciągnąć na taki odcinek bardzo luźny, lekki, gdzieś taki słuchany sobie wieczorem w sobotę, żeby się pośmiać o edukacji. Co ciekawego wydarzyło się u ciebie ostatnio na dużej przerwie? Czekaj, bo teraz mnie tak mnie uderzy. W ogóle to jest bardzo ciekawy case, bo od czasów dzienników elektronicznych ja mam wrażenie, że duże przerwy są mniej atrakcyjne niż były kiedyś, bo pamiętajcie, nie wiem, pamiętasz te czasy, że trzeba każdą przerwę trzeba spędzić albo podać komuś dziennik, żeby pobiegł do pokoju wszystkiego, albo trzeba się samemu schodzić. Co oznacza, że tych interakcji społecznych w czasie dużej przerwy było dużo więcej, a ja dzisiaj bardzo często odpoczywam w czasie dużej Ale przerwy. Ale dzięki temu, że jest dziennik elektroniczny, to ja na przykład wyleczyłem się z lekkiej nerwicy. Bo nie rozumiałem naprawdę autentycznie, jak można do diabła jasnego trzymać 15 minut dziennik, kiedy ja już chcę wyjść na lekcję. To były cuda. A dziennika nie ma. To były cuda z tym dziennikiem. To były cuda. Ale skończyły się. Ale na przykład uważam, że miało to wpływ jakiś taki negatywny dziennik elektroniczny na takie interakcje społeczne na korytarzach i w pokoju nauczycielskim. Że te pokoje nauczycielskie wyludniły się trochę przez dziennik elektroniczny. Ale wróćmy sobie rzeczywiście do dużej przerwy. Ostatnia rzecz, która mi się wydarzyła, to uwaga, u nas w szkole jest taki kącik w na takim małym holu, mają dzieciaki od lat już położonego Playa 4, które szkoła kupiła jakiś czas temu, mają pady, przenoszą swoje gry i rzutnik, dbają o to, słuchajcie, naprawdę to jest rewelacja, tam nic nie niszczą, bo to jest ich, oni wiedzą, że mogą tak spędzać czas, więc ostatnio na dużej przerwie wziąłem sobie kawkę i oglądałem turniej, jak grają w FIFA na dużej przerwie chłopacy. I jakby przychodzili wszyscy, kibicowali, taka była atmosfera i wokół grania. Znowu ta technologia. No, tak, ale tak, tylko że akurat było... Szukali relaksu. No i wtedy nie wychodziliśmy na dwór, bo pamiętam, że była jakaś jeszcze kijowa pogoda, za przeproszenie, więc jakiś sposób na spędzanie czasu. To było to, że wtedy integrowaliśmy się wszyscy, bo był dyżur i trzeba było gdzieś siedzieć i można było sobie po prostu popatrzeć, jak inni grają. Był spokój ja pracuję w szkole średniej, więc teraz już mam spokój. Jak kiedyś miałem w gimnazjum, to wiem, co to znaczy. W chwilę w podstawówce. Stary to kosmos. Nie, to jest tragedia. Duża przerwa na podstawówce to jest. Znaczy, ja mam akurat tak, że jak wychodzę z sali i udaję się w kierunku pokoju nauczycielskiego, to niestety mijam róg. Róg czego? Róg, po prostu. A. Ściany. Jak jest korytarz. Muszę wyjść zza rogu. No. A z drugiej strony... Zawinkla się. Tak, zawinkla. A z drugiej strony, w tym momencie, że tak powiem, jest pędzące stado pierwszo, drugo i trzecioklasistów. U mnie tego widoku nie ma. Które przebiega jak i też... Król wie, to te gazele. Tak, ale posłuchaj to, bo to jest ciekawy case. Nie? Z drugiej strony biegnie, że tak powiem, to całe stado, bo jak słyszą dzwonek, to już lecą. Ja już dzwonek skończyłem lekcję, moi uczniowie wychodzą. Idę do tego pokoju i czasami niestety na tym rogu w tej chwili się już nauczyłem takiej pozycji bramkarza. To lustro powinien się tak jak na tych. Tak, ale to jest taka pozycja bramkarza, bo jak z zaskoczenia albo zapomnisz, zamyślisz się, no to tak, pierwszoklasista i ty. Okej, okay. A wiem, gdzie się trafia. Buf!
Gdzie się chowa? Gdzie boleśnie. Boleśnie. Już tam zgubiłem. Telefon na przykład spadł mi, bo trzymałem w ręce, to już wiem, że nie wolno trzymać. Jednego razu to się zderzyłem z takim pierwszaczkiem małym, który po prostu odleciał chyba 3 metry, to już wtedy się już przeraziłem. Okay. No ale wbiłem się też na takiego pierwszaczka, że to znaczy właściwie on się na mnie wbił i powiem to w ten sposób, że to było dziecko, które ważyło więcej ode mnie, mimo że było w pierwszej klasie szkoły podstawowej i tym razem ja poleciałem do tyłu. Fizyka. Tak, fizyka. Zadziałało. Znaczy mój dyrektor zawsze opowiadał, że taki dowcip o swoim z kolei jakimś tam nauczycielu, który pamiętał, że przyszedł do niego do klasy, gdzieś tam było widać, że już taki czasami widać, że nauczyciel wchodzi nabuzowany, że tak powiem, na lekcję, nie do końca ma dobry humor, czy coś, dzieciaki są świetne, jeżeli chodzi o wyczuwanie tych nastrojów. No i tam wszedł sobie taki właśnie nauczyciel do klasy, wszyscy tam nagle w tych ławkach przysiedli i nagle słychać taką piłkę do nogi. Tuk, 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 tuk. I się toczy w kierunku tego nauczyciela. To były co prawda jeszcze trochę inne czasy, nie? I ten nauczyciel wziął, jakbyś tam się zamachnął, huknął w tą piłkę z tyłu, gdzieś wylądowała w gablocie, a on tam zaczął mówić, i widzicie z fizyki tutaj energia statyczna, kinetyczna, tak dalej. Także to są ciekawe rzeczy. Ja ci powiem inny case, bo to jest case, który ja sobie już przygotowałem dawno temu i dawno na niego wpadłem. Mimo że zabawny, przynajmniej. O dużej przerwie cały czas. Tak, cały czas rozmawiamy o dużej przerwie. Mimo że zabawny, to pozwala też zrozumieć pewne zjawiska rządzące szkołą, bo też o tym żeśmy rozmawiali, pod tytułem toaleta. No opowiadam. Proszę Państwa, ja sobie łyknę kawę, bo ja ty sobie łyknij kawę. Proszę Państwa, u mnie w szkole toaleta jest koedukacyjna. Dla nauczycieli oczywiście. Dla nauczycieli. No i na przerwie zawsze się zdarza w różnych konfiguracjach, paru nas facetów jest, że z jednej strony jest facet, z drugiej strony jest kobieta. Pomijam kwestie dialogów, jakie się czasami toczą. Ten odcinek będzie miał dużo wyświetleń. Tak, ale bo to od można tego się momentu czasami pośmiać. Zresztą powiedzcie sami, napiszcie w komentarzach, co u was w szkole jest takiego. Napiszcie, jakie macie toalety. Tak. Napiszcie. Nie tylko o toaletach, ale właśnie o tych wszystkich case'ach. I to są jeszcze szkoła wybudowana w latach 90. Toalety są takie, że są, wiesz, dwa oczka, ale ściana nie jest do samego sufitu. Ale nie macie takich dziur tak po prostu. Nie. Mamy dwa oczka, ale ściana pomiędzy nimi jest po prostu tam na wysokość, nie wiem, 2-2,5 metra. I kiedyś tak siedząc sobie, automatyczne światło mi zgasło. Tak? Nie, a ja siedzę sobie i rozmyślam o sobie i doceniam długą przerwę. Naprawdę właśnie. Tak? I w tym momencie słyszę, jak wchodzi koleżanka, zapala się światło, ona siada. I co się wydarza? Zaczynasz być cicho. Okej, tu chyba miałeś świerszcza. Tak? No i siedzimy sobie w tej toalecie i ja mówię, Jezus, a jakby tak teraz nagle wziąć i tylko dźwięk migawki, aparatu, a propos prywatności. Znaczy wizualizacja tej sytuacji dla mnie jest po prostu niesamowita, więc rzeczywiście duże przerwy są takim czasem, kiedy nauczyciele muszą robić różne rzeczy, między innymi korzystać też z toalety, albo zderzać się z dziećmi. Ale to jest może śmieszne, ale w kontekście, opowiadam to w kontekście po prostu tego, proszę pana, czy mogę wyjść na lekcję. I to już jest na poważny problem dla dzieciaków. Tak. Na lekcji wychodzi uczeń do toalety. Można, nie można i tak dalej. Są różne zwyczaje, wszyscy mówią, żeby dzieci nie zostawiać bez opieki, ale jestem w stanie zrozumieć po prostu w tym momencie takiego dzieciaka i to jest, że tak powiem, pouczające naprawdę, że on chce iść nie na przerwie, sobie skorzystać z toalety. Tylko w komforcie skorzystać. Ja od kiedy też to zacząłem, gdzieś tam do mnie dotarło, że to nie jest złośliwość z mojej strony, bo nie, ja podejrzewam tą złośliwość na przykład, ale to jest tylko moje podejrzenie, że ten uczeń może mieć rzeczywiście jakiś problem, musi iść. Koniec, chociaż, nie blokuje takich nigdy. Chociaż z drugiej strony akurat okna mojej, bo mówię, szkołę mamy z takim zawinklem, także widzę ten pion toalet, to też widzę na przykład dzieciaki, nie, w tej sali takiej, wiesz, co umywalki są, tak? To widzę na przykład, jak tam czasami na przerwach dziewczyny się spotykają, albo chłopacy. Wręcz nawet widziałem, jak sobie robili jakieś TikToki czy Messengery. No, także to, każdy to jest wykorzystuje swoje to różne. No, to jest swoje miejsce. Tak. Także tak w skrócie o dużej przerwie. Myślę, że jeszcze do tematu wrócimy. Długich i krótkich przerw. Napiszcie, jak u was wyglądają długie przerwy. Co wy kojarzycie i może opiszcie tę swoją toaletę szkolną. Maciej, ja naprawdę to o te twoje oczka. Jestem w stanie. Wyobraźcie sobie teraz oczko z Maciejem. I dźwięk migawki. I dźwięk migawki. I tym oto dźwiękiem kończymy ten krótki, heheszkowy odcinek w zasadzie o przerwie, o dużej przerwie. Tak, ale to tylko chwilowo. Chwilowo, dokładnie. No, wrócimy po przerwie. A będziemy jeszcze kontynuować. Tak, oczywiście. A, czyli tu przerwa bo będzie. Bo case'ów jest jeszcze dużo różnych. Dobra, to przerywamy, no okej. Okay. Wróciliśmy z toalety, dokładnie, nagranie kontynuujemy. Przypominam wam, że odcinek jest o dużej przerwie. Maciej właśnie opowiadał o właśnie toalecie i dziurach różnych i swoich sytuacjach.
A ponieważ jest głównym prowadzącym redaktor Daniel Rok w tym odcinku, to oddaję mu głos. Tak, czyli tak, przy głupotach ja jestem główno prowadzący. Tak, dokładnie, dobra. Tak się podzielmy rolami. Dobra, okay, dobra, uwaga. Mhm. Temat numer dwa, skoro już edukację mamy za sobą i problem naprawdę, proszę pana, a mogę iść do toalety? Temat numer trzy, bo za winkla było. Tak, za winkla było. To toalety, a jeszcze mówiłem o tym, jak u mnie czas spędzali, jak grają w gry. No. Duża przerwa. No to teraz mamy jeszcze dużą przerwę, ale tutaj wejdę na twoje podwórko, bo to ty żeś mi pokazał, że podcastów można słuchać. Ja nie słuchałem podcastów. Znowu go czegoś nauczyłem. Tak, znowu mnie czegoś nauczyłeś. I tutaj, proszę państwa, będziemy lokować produkt, to znaczy nie będziemy się porównywać, bo pani podobno bardzo sławna i w ogóle tego, ale gdzieś tam sprawdzając sugestie Dawida, włączyłem sobie podcast i trafiłem na odcinek pod tytułem Powiedz czemu podcastu Tu Okuniewska. Właśnie. I pozdrawiamy autorkę, tak, ale pozdrawiamy też mamę autorki, tak, czyli Jolę, znamy którą sobie, znamy osobiście. Tak, pozdrawiamy bardzo mocno. Jolu, jeżeli słuchasz przypadkiem, nie wiem, czy może nie przypadkiem, to chcielibyśmy tylko, żebyś przekazała córce, bo my mamy odpowiedzi na pytania, które ona stawia. Więc proszę państwa, tym razem odpowiadamy na postawione pytania, tak jak zresztą robią to nauczyciele. I zaczynamy. Więc dziś właśnie odcinek wręcz szyty na miarę, nagrywany z Warszawy, z psem, który tupta po parkiecie i doprowadza mnie do szaleństwa. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. W każdym razie odcinek o tym, że powiedzcie mi czemu. Pierwsze, powiedzcie mi czemu nożyczki, jak chcecie sobie kupić nożyczki, one są zawsze pakowane w taki sposób, że żeby je wyjąć z opakowania, to musicie mieć nożyczki. I tu się kończy pytanie. Dawid, mam do ciebie pytanie. Takie właśnie? Tak, dokładnie. Słuchaj. Dlaczego nożyczki muszą być w opakowaniu? Nie, ja znam odpowiedź, więc to będzie, wiesz, tendencyjne. Tak, zobacz, to są mięśnie nauczyciela i one potrafią ten plastik od tej tekturki rozerwać, naprawdę, znaczy męczące. No i co, i zostaje ci potem plastik na nożyczkach. Nożyczki nie są problemem. Kupowałeś kiedyś kartę pamięci? No. Otwórz ją bez nożyczek. Ja nie wiem, jak oni tego się nie da rady zrobić. Ale to są wszystkie rzeczy, że tak powiem, pakowane w taki sposób, blister, żeby jak najbardziej ci utrudnić życie, co zresztą widać po moim paluszku. Od czego to masz? Nożyczki otwierałeś? Otwieram kartę pamięci. Żartujesz? Nie, poważnie. Naprawdę? Tak. Nożyczkami? Nie nożyczkami. No właśnie. Uwaga, nożem. O matko. Bo nie miałem nożyczek, bo były tak zapakowane, że jako miłośnik kuchni nie znasz na nożach, to sobie zrobisz krzywdę. Tak, dokładnie. Dobra, ale odpowiedź. Dlaczego są potrzebne? Dlaczego są potrzebne nożyczki? Nie, pierwsza odpowiedź na poważnie. Kto to wymyślił? Dlaczego, że tak powiem, nożyczki są tak dobrze zabezpieczone? Żeby nie zrobić sobie krzywdy. Tak, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Żeby nie pozaginały się w trakcie transportu, jak są tonami w kontenerach poprzyrzucane innych. Krzywe nożyczki byś chciał mieć? No nie, krzywych nożyczek bym nie chciał, ale akurat te opaski to tam z krzywością nie mają wiele wspólnego. No ale faktycznie, jeżeli się wgłębisz w pytanie, ja już znam odpowiedź, bo przesłuchałem ten podcast do końca. Ale każdy może mieć inną odpowiedź. Skąd Jola, skąd pani Okuniewska, Asia Okuniewska, skąd ona zna odpowiedź na to, dlaczego tak jest? No bo ona sama sobie wyjaśnia, nie miał kto jej pomóc, dlatego wpadłem na pomysł, żeby jej pomogli. Tak, filozofuję. A propos gościa, którego zdaję przed chwilą. Dobra, tak? Okej. Okay. No? Okay. Czyli... Krótko mówiąc, wiemy dlaczego, bo bezpieczeństwo i tak dalej, a czekaj. To jest podchwytliwe, bo ty znasz odpowiedzi, ty mi zadajesz pytania i znowu robisz ze mnie idiotę, żeby po prostu ja cię... Ej, to jest znowu to kolejny raz, jak to ostatnio... Nie, ja przesłuchałem, także dlatego ja się ciebie pytam. No to ja ci odpowiadam, że są pakowane w ten sposób, żeby zadbać o bezpieczeństwo użytkownika, a że to jest głupi pomysł, bo nikt się nie zastanowi nad UX-em osób, które chcą to otworzyć, no to rzeczywiście jest drugi problem. Jak rozwiązać ten problem? Nie wiem. Ja też właśnie nie wiem. A czy Jola, Asia wie? Proszę. A czy Asia tam podaje rozwiązanie? To już, kto chce, niech posłucha Tu Okuniewska odcinek o pytaniach. Uwaga, zaraz będzie następne pytanie, powiedz, i jeszcze lepsze. Tak jest. Okay. A czy ja zdałem? Rzecz druga, powiedz czemu. To jest rzecz, która mi chodzi po głowie, odkąd się wyprowadziłam na studia i muszę sobie zmieniać pościel 200x220. Pytanie, dlaczego brzegi pościeli nie są oznaczone, która jest krótsza, a która jest dłuższa? Jakąś, nie wiem, nitką, kolorkiem? Czy wy przeżyliście kiedyś to piekło, że chwytacie za te rogi pościeli i chcecie sobie nawlec świeżą poszewkę, ale tam się nic nie zgadza? I szarpiecie za te końce i trzepiecie tą kołdrą i tylko ten kurz lata, ta pierze i się okazuje, że ją włożyliście do poszewki w poprzek? To ja na to ci znajdę odpowiedź. To ja ci odpowiem na to pytanie, bo to jest case u mnie znowu. Mamy dokładnie taką sytuację i jest ta kołdra i ja kiedyś mówię,
Ewa, jak ja mam wiedzieć, które w którą stronę, nie? Ona, liczysz te krateczki, jak są w kodrze, jak aplikowałem. To się nie zgadza. Mówię, to jest głupota. Weź, daj mi pisak i robiłem, uwaga, zrobiłem strzałki w narożniku i napisałem dły, dłuższy, kry jako kr... I mam autentycznie na kodrze napisane dłuższy bok, krótszy. I rozwiązałem ten problem pisakiem. To znaczy, ja ci powiem, u nas jest inne rozwiązanie. Ten case zawsze też jest, bo kodra 2x2,20, nie? Ale uwaga, moja żona potrafi dodatkowo skomplikować to zadanie, bo jesteś przyzwyczajony, że masz pościel, którą się wkłada od tyłu, tak, czyli krótszym, no, nie? No. Że z tyłu masz zamek. No. No. A moja szanowna małżonka kiedyś to kupiła... To tak szczepujesz, nie? Na różniki no, dostała. Moja szanowna małżonka kupiła kiedyś pościele, które były jakieś tam większe czy coś takiego i przeszyła i akurat mamy dwie pościele, które z boku, więc nie dość, że kry, dły nie pomaga, to jeszcze masz tak, że w drugą stronę czasami masz powłoczkę. Rozwiązanie problemu? Bądź jak Dawid. Tak, tak. Ja tutaj akurat tutaj polecam wam pisaczek, jeżeli się da oczywiście zaznaczyć, bo rzeczywiście jest to irytujące i nie mam pojęcia, dlaczego firmy, które to produkują, nie wpadły na to, żeby to zaznaczać. Następny case jest jeszcze bardziej ciekawy. Gwarantuję ci, że na pewno zwróci twoją uwagę. O, sekundka. Maciej przewija taśmę ołówkiem. No dobra, kochani, trzecia rzecz. Powiedz czemu nie istnieje lepsza forma wyciskania pasty do zębów niż tubka. I jak to właśnie zgooglowałam, jak o tym pomyślałam, to zostało wymyślone, ale nie wyparło tej tradycyjnej tuby, z którą się... Ja mam na przykład taki teraz zwyczaj, właśnie, ja mam na przykład taki zwyczaj, że uwielbiam po prostu, jak już biorę rano prysznic, biorę, mam pod prysznicem tubkę z pastą, tak, i to wyciskanie. Co się kończy mniej więcej tym, że moja żona, która po mnie się kąpie, jak wstaje później, tak, krzyczy: Maciej, znowu z tej tubki, wiesz, prysło na ten. Dlaczego wyciskamy pastę z tubek? Ale może ty odpowiedz teraz. Nie, ja tak znam odpowiedź. Ale, nie ma, nie, ale ja się ciebie pytam. Ale nie ma, że znam odpowiedź. Przepraszam. Proszę państwa, redaktor Łasiński jest gościem redaktora Danieluka, a redaktor Łasiński formuła. Się zbuntował. Ta formuła. Tak. Ta formuła. A nie chciałbyś ty pokazać swojej kreatywności? No nie, no stary, no ale ty jesteś chemikiem, ty produkujesz pastę do zębów i ktoś dla ciebie ją pakuje i tak dalej. Wiesz co, bo ładnie wygląda na reklamach, no do tego przyzwyczaili dawno temu na reklamach. Wiesz, pamiętasz, że za dzieciaka jak była te Colgate i tam chyba jakaś taka reklama, twoja mama kupuje Colgate, takie coś mi się kojarzy i ta kolorowa ta kolorowa ta pasta i z tą końcówką, nie? I wiesz, jak masz tubkę, to ona nabiera tego kształtu. No dobra, ale to jak jest pełna tubka, to nie ma problemu, ale jak już masz tak czasami, że wiesz... To końcówkę to zawijasz po prostu i wyciskasz wszystkie narożniki. A jak jestem z Poznania, mój drogi, to jeszcze bym przeciął to tymi nożyczkami otwartymi i od środka wyciągał. Nie, tak nie, ale kiedyś kupiłem na jakimś chińskim, bo mając ten poczucie tego problemu, że to jest rzeczywiście wyzwanie, słuchajcie, na jakimś chińskim AliExpress czy czymś, takie były ustka czerwone, które się wkładało na tą końcówkę tej pasty i ją się posuwało do przodu, te usta, i one wyciskały same. No petarda. No, bo one były takie wąskie, one ci wyciskały tą tubkę. Nie, to ty też zwijasz, to nie, już, potem ci się cofa. Wiemy, to już przodu. Wiemy, kto jest gadżeciarzem. No, takie, gdzieś zgubiłem już, ale był taki motyw, bo byłem też mi się nie podobał fakt, że tam wyciskasz do końca, a tak jest, są dodatkowe urządzenia do tego, żeby napędzić gospodarkę, żebyś mógł rozwiązać problem tubki z pastą. Więc... I małe chińskie dzieci to robią i kupujesz za złotówkę łatwo potem w jakichś dziwnych sklepach. Precyzyjnie się też jakby decyduje, ile chcesz tej pasty, bo jedni lubią dużo, drudzy lubią mało na przykład tej pasty. Ja na przykład jestem ekologiczny, lubię mało pasty. Uważam, że dużo to jest dużo chemii. Swego czasu, jak byłem w liceum, to jeszcze byłem aż tak bardzo mocno ekologiczny, to że pamiętam, jak byliśmy na jednej wycieczce. Że raz w tygodniu używałeś? Nie było po prostu szczoteczek, bo była impreza niezamierzona i paluszkiem jak harcerze. Panie, palce najlepiej. Wyciskanie... A gdzie te palce były wcześniej? Jak to gdzie? Umyte były. Umyte. Przedtem byłem w koedukacyjnym toalecie i poszliśmy. Roczkę umyć ręce. Tak jest. Dobra, zajmujemy się następnym pytaniem. To jest pytanie z dziedziny. Technologii. O, moja ulubiona. Uwaga. Kolejna rzecz z mojej listy. Powiedzcie czemu. Nikt jeszcze nie wymyślił wózków sklepowych z nawigacją. Ludzie, jest 2024 rok, latamy w kosmos, używamy egzoszkieletów, mamy samojeżdżące samochody, sklepy bezobsługowe, a nadal... Panie,
To jest z dziedziny technologii. To usłyszałem pytanie i powiem szczerze i uczciwie, zacząłem się modlić, żeby faktycznie, tak jak w dalszej części mówi, że ona może być, a że Asia może być ambasadorką i promować to. Ja się podpisuję pod tym, dlaczego nie ma w sklepie wózków z nawigacją. Że chciałbyś. Tak, tak. W tych wielkopowierzchniowych. Tak. Wiesz co, to jest dobra opcja. Z drugiej strony uważaj, firmom, które produkują, znaczy, które tworzą takie sklepy, raz na jakiś czas im zależy na tym, one mieszają w ogóle ten swój asortyment na półkach, żebyś ty szukał, bo jak szukasz, to oznacza, że zabłądzisz, o jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. A jakbyś sobie wpisał w takim aplikacji i teraz masz telefon. No ale nikt nie doprowadzi, wiesz, no masz, no, listę, właśnie, masz aplikację z listą zakupów. Nie, wchodzisz do sklepu, w ogóle, pyk nie, i bo nawigujesz. Ale sprzedawcom nie zależy na tym, żebyś to od razu kupił wszystko, co chcesz, tylko żebyś dołożył do tego koszyka to, czego nie potrzebujesz. Wyobraź sobie teraz taką sytuację, ile masz tych takich wysp, których są Uważaj, nie, to niech będzie trasa szybka i krajobrazowa. Okej, no tak to jeszcze rozumiem. Nie, no to masz zróbmy, czas, tak. Wybierz to. Tak. Nie masz. Wiesz co, to nie jest głupie. Takie na tablecie, taka mapka. Ja na przykład mam zawsze problem ze znalezieniem takich małych pierdół w sklepie. Ostatnio szukaliśmy cytrynki w płynie. No. Na przykład, nie? I był problem, bo teraz nie wiesz, raz. Właśnie przełożyli. No albo na przykład, bo właśnie, bo tam jakaś konstrukcja sklepu się zmieniła, nie? I to są takie rzeczy, bo na przykład moja żona, ona lubi robić zakupy w miejscach, w które zna rozkład. Ja i, też. I dokładnie. I ona mówi, mniej czasu i to zajmuje. I teraz faktycznie, gdyby takie coś wymyślono jako ten sklepowy wózek z nawigacją, to ona co by sobie wybierała produkty, mleko na przykład, mleczne i ją no prowadzi, tak, no. Po półkach. No a ile razy inaczej, a ile razy tak jest, że faktycznie wchodzisz do sklepu po jedną rzecz. I a 15 głodny? Minut. Nie, no już nie, głodny to nie na ten temat, na ten, dobra, na ten temat nie rozmawiamy, marketing, nie chodź głodny do sklepu, wszyscy bardzo wiemy. Oszczędzamy pieniądze, więc też robimy sobie listę zakupów. No i teraz wchodzisz do sklepu, kupujesz jedno, drugie, trzecie, piąte, zaznaczasz na tej cholernej liście, że już to masz i ci zostaje właśnie jedna głupota, nie? Jedno kół, i potem uwaga, drugie. Szukasz pracownika, a z tym czasami bywa różnie. To znaczy no są, tak. są takie sklepy, bardzo je kocham, tutaj nie chcę reklamować żadnej marki, ale z artykułami sportowymi ostatnio żeśmy byli. Cały sklep żeśmy przeszli. Ludzie na hulajnogach jeździli na rowerach, ludzi nie było pracownika. A nie było pracownika, żeby go spytać, zobacz, panie, gdzie są kąpielówki męskie? Zobacz, jaka to jest pięknie działający sklep. On działa sam, jest samoobsługowy. Ale ja nie przeszedłem do Ikei na wycieczkę, kupiłem tak jak to wszyscy chodzą. Kupiłeś sobie coś więcej niż kąpielówki? Nie. No to, ty jesteś z Poznania, więc na to nie zarobię. To dlatego. No to dlatego. Znaczy, okej, jakby pomysł absolutnie nie jest głupi. Problemy na przykład uważam, i do ogarnięcia. Ładowanie potem tych tabletów, komu by się by podobało, że ktoś mówi, o, wezmę sobie... No ale stary, jak spinasz te wózki sznureczkiem, tak? Mhm. Znaczy spinasz, bo tam złotówkę chcesz odzyskać, albo ten plastikowy żeton, nawet plastikowe żetony ludzie odzyskują, no to powiedzmy, że to by było jak ładowarka, taki wymyślić specjalne złącze USB-C dla sklepów i podłączasz się do ładowania. Podoba mi się ten pomysł, jestem ciekaw, która sieć sklepowa wpadnie na taki pomysł jako pierwsza. Uważam, że przyciągną do siebie klientów chociażby na raz, żeby to spróbować. Ale ty jesteś poważny. Nie, no czemu nie, ale jakby koncepcja jakby UX-owa jako ten model jakby użytkownika, żeby on wygodny, no to koszyk rzeczywiście, który go prowadzi. A teraz wyobraź sobie koszyki, które jeszcze dźwiękowo robią to. Zbliżasz się ty i wszystkie ci pikają, nie? Ty i cały sklep pika. Ciepło, ciepło, gorąco, 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 nie? Wiesz, kurde, tak. Ale to było... Dobrze, że jeszcze nie mamy wszytych neuralinków, bo na stoisku z alkoholem wszystkim facetom by pikało. Lepiej. Ty, ale zobacz, jaki to nie jest głupi pomysł. Aplikacja, ta na przykład biedronkowa, tylko musiał być wszędzie taki sam rozkład, nie? I teraz wyobraź sobie, że masz odpaloną taką aplikację w telefonie. No i masz sztuczną inteligencję. I ona ci kieruje na przykład, nie? Właśnie lewo, prawo, nie? Po sklepie. Tak. Tylko jeszcze dokładność GPS-u jest pewnie nie aż taka. Już w tej chwili wprowadzają mapy. Nie, ale po tych te, kodach, nie? Takich, bez sieci GPS. Mapy Google'a będą działały bez tego. Tak? Bez offline, tak? Ale jeszcze są w sklepach są przecież to, co pika, że jak wychodzisz ze sklepu, nie? Żeby jak kradniesz na przykład, no to jest lokalizator. Znaczy nigdy mi nie pika, jak kradnę. Słyszałem o takich osobach, którym pika, jak coś wychodzą z bramki. Także no, na przykład na półkach można było taki RFCID, to się nazywa? No, jakoś tak. RFC? Jakoś tak. Nie wiem, nie znam się na technologii. To, ale dobrze, podoba mi się pomysł. Nie wiem, dlaczego. Bierzemy w ciemno, nie wiemy, Asia, dlaczego. Rozumiemy twój problem i uważamy, że rzeczywiście szukamy, czekamy za pierwszym sklepem. IKEA, jestem przekonany, że to zrobi jako pierwszy. Tak. Tak, tak. I zawsze będzie trasa turystyczna. No tak. Tam i nie turystyczna plus. Inna nie działa. Ewentualnie. Niedostępna. Ewentualnie dla Chodakowskiej i Ani Lewandowskiej będą jeszcze trasy. Dwa okrążenia. No dokładnie tak. Nie. Tam, gdzie są pościele od tyłu i z boku. A ty, a jak zrobisz cztery, to ciastko gratis.
Ty, ale tylko, to byłoby gamifikacja. Ale tylko, że tak powiem, ciastko, które jest fit. No oczywiście, tak, no po to robisz cztery okrążenia. Bez pełen koszyk. Bez glutenu. I bez, tak jak te lody. Dobra. Bez cukru, bez glutenu. Przechodzimy w takim razie do ostatniego wyzwania. Już nie mogę się doczekać, już mnie wkręciłeś. Tak? Już? A państwo niech piszą tutaj w komentarzach odpowiedzi na wasze czemu, powiedz czemu. I słuchajcie też odcinka tu o Kłamstwie. Alejki, kolejna rzecz, która powinna istnieć i ubarwiłaby nam życie, kochani. Gra w miejsca w samolocie. Tak zwana podsiadanka. Dużo ostatnio latam. Dawid, znamy to na przykładzie. Podsiadanka. Za rezerwację miejsca płacimy dodatkowe pieniądze, jesteśmy z Poznania, nie lubimy płacić dodatkowych pieniędzy. Tu zrób gamifikację. Co ty sądzisz na ten temat? Jak rozwiązać problem? Tego, że ktoś komuś zajmuje inne miejsce? Znaczy nie, no kupujesz sobie bilet bez rezerwacji miejsca, tak wchodzisz i siadasz tam, gdzie jest wolne. No te najtańsze linie lotnicze, że tak powiem, tak mają. Nawet nie wiedziałeś o tym, nie? No, tak ja tak mało latam, nie tak jak ty. Znaczy, ja nie latam aż tak dużo, ale słyszałem o problemie właśnie, że wygląda to w ten sposób, że nigdy nie masz tam na przykład, o, ja bym chciał takie miejsce, gdzie mam dużo miejsca na nogi. To są 4 albo 6 na cały samolot, więc wiesz akurat... No, możesz sobie kupić, ale nigdy nie ma tak, że możesz wylosować to miejsce. A normalnie, uwaga, to tutaj podpowiem jeszcze, przeprowadzono takie badania, jakiś gość, dziennikarz brytyjskiej BBC zwrócił uwagę na to, bo ludzie się dzielą na forach sposobami na to, jak kupować bilety, żeby nie siedzieć w środku pomiędzy, że tak powiem, nie wiem, małym dzieckiem albo z jakąś tam starszą panią, albo jeszcze, nie wiem, kimś grubszym, krótszym, wyższym, niższym, żeby po prostu spędzić. Ludzie twierdzą, że środkowe miejsca w samolocie są sprzedawane najczęściej, bo zawsze jak trafiają, to trafiają z losowania na ten środkowy rząd. I uwaga, gość przeprowadził analizę swoich 2000 podróży, które odbył w jakimś tam dłuższym czasie, kiedy kupował bilety, żeby po prostu nie siedzieć na środku. I wyszło mu na to, że jeżeli kupuje około 30 dni przed lotem, to już na tyle jest wyprzedany lot, że te bilety, miejsca środkowe są sprzedane. W związku z powyższym trafia wtedy gdzieś tam pod okno albo przy. To gra podsiadanka miałaby polegać na tym, na czym, że co, że ja mogę nie, sobie... Nie, no tu robimy podsiadankę według Asi, będziemy, że tak powiem, gamifikować się. Jak gra muzyka, wszyscy stoją, jak muzyka przestaje grać, wszyscy siadają. Chyba, że masz jakieś inne rozwiązanie problemu, żeby siedzieć raz przy oknie, bo chcesz sobie zrobić zdjęcie, albo raz na środku, bo musisz, albo raz przy przejściu, bo musisz iść szybciej do toalety. Wykaż się kreatywnością, jak to wiem, mówią trenerzy. Wiem. Przy oknie siadają ci, którzy mają droższe aparaty i telefony na przykład, nie? Żeby były lepszej jakości. Po co mają tam siedzieć osoby, które mogą zrobić gorszej jakości zdjęcie? No pochwal dobra. Się cenę. Fakturę. Na fakturze wchodzi. Na no faktury. Dobra, ale wchodzi z takim aparatem, rozumiem? No oczywiście. Ale to wiem. Ja mam większy. O, to pan może usiąść, nie? VHS-a no, takiego. Ja mam większego. O, to pan tutaj na zewnątrz siada, nie? Nie, to już było w szkole podstawowej. Ja mam większego. No, to więc to jest pierwsza opcja na przykład. Nie mówisz o droższym i większym sprzęcie, który masz na przykład. Kolejna sprawa, jak masz blisko toalety, no to co mogę spowodować, że przekonasz innych osób? Proszę pana, albo siedzę blisko toalety, albo będą bąki leciały tutaj panu, nie? Gdzie pan woli, nie? Jadłem, nie, to niech pan siedzi tutaj, nie? Jadłem fasolkę. O, to przy toalecie. No, tak, co jadłeś? Zaznacz, co jadłeś ostatnio przy toalecie? O, to temu panu tutaj wybieramy, nie? Bo będzie, no, ale to wyobrażę sobie teraz taką ankietę na temat tego, jak wsiadłem. Przy wejściu pani stewardessa robi i wszyscy czekają w kolejce, nie? Na tym płycie lotniska, a pani, co pani jadła? A, okej, okay, kiedy? O, tyle godzin temu. Tak. A choroby w jakiej cenie? Aparat w jakiej cenie? A telefon w jakiej cenie? Aha, czyli tutaj miejsce nie. No. I wiesz, i pani sobie sprawdza i reszta czeka na przykład. No i super. I jakby uważam, że to jest bardzo potrzebne i widzę rozwiązanie tutaj właśnie. Czyli jednak zgadzamy się z Asią, że tutaj nie. Będziemy robić Ja ci powiem. No. To, nie wiem, czy widziałeś takie trendy na TikToku, na mediach społecznościowych, że oni sobie robią tam filmik, jak coś się na czole losuje. No. No. To ja bym dokładnie tak robił. Ta pani stewardessa, ty wchodzisz, a pani tak patrzy. 7C. No proszę bardzo. I wylosowane, nie? Wiesz. I skończyłaby się podsiadanka. No. Dobra. Kończymy ten temat. Żegnamy się z Asią. Tak. Nie będziemy już więcej odpowiadać na jej pytania. Nie wiem, kto komu zrobił reklamę, ale okej. Okay. No słuchajcie, na pewno my Asi. Słuchajcie, Asi tu Okuniewska, podcast tak, naprawdę zacny, tak. Z tego co wiem, będą jakieś mamy seriale. Jeszcze, mamy jeszcze jeden ostatni temat. Historia pewnego Peugeota 206, czyli za co kochamy nasze żony, ale ponieważ nie jestem samobójcą, to powiem w ten sposób, że kocham żonę za to, że jest ze mną. Kochasz swoją żonę?
Tak. To już było. Nie lubię tych nie lubię tych odcinków, które ty prowadzisz, bo nigdy nie wiem, co się wydarzy, więc jakby ja już chciałbym na tym etapie skończyć, bo naprawdę nie wiem, dokąd dąży i to już jest na tyle długie, że nikt tej krótkiej przerwy tak. nie przesłuchał, bo biorąc pod uwagę fakt, że była pierwsza część o toaletach, potem była jeszcze Okuniewska, potem coś tam, to wyszedł najdłuższy odcinek podcastu, który nazywa się Długa Przerwa. No chyba... No bo miała być długa. Długa, no była w takim długa. Razie, proszę państwa, skończmy rozmawiać o dobrostanie nauczycieli. Tak, czasami trzeba sobie po prostu porobić jaja albo porozmawiać na jakieś różniejsze tematy. W końcu, że tak powiem, długa przerwa. Redaktor Łasiński. I redaktor Danieluk. Dzwonek. Nie wiem, gdzieś tu mamy jakieś takie... To nie jest dzwonek. To... Nie, to miało być... Poczekaj, bo włączasz wszystko. To było o odcinku. Czy to? To nie będzie dzwonek. A to intrygująco przed pytaniami włączymy. Uważaj, cisza. Dziękujemy za uwagę. Cześć. Na taki tylko dzwonek nas stać w Radio Belfer. Ready. 3, 2, 1, tak. No to co, nagrywamy? Okej, okay, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer.